Dzień dobry, Tomasz Kojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Marek Kubala, przedsiębiorca, były dealer wałbrzyskiego Seata, od 21 lat walczący o sprawiedliwość i wolność do życia, powrót do życia po bezpodstawnym aresztowaniu. Zgadza się? Witam serdecznie Państwa, witam Panie redaktorze. Zgadza się, walka trwa. Trwa. Zbliża się do końca. Wystąpi Pan w Sejmie podczas konferencji przed głosowaniem o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry? Tak, tak. Taka prośba z mojej strony została skierowana. Klub PSL wyraził zgodę. Pan poprosił prezesa Kosiniaka-Kamysza? My mamy taką współpracę od dłuższego czasu, kiedy brałem udział w okrągłym stole poszkodowanych, pokrzywdzonych, gdzie jak gdyby spotkaliśmy się przy okrągłym stole właśnie wspólnie z politykami, z sędziami, z prokuratorami. Oprócz PiS-u, no PiS tam wtedy nie uczestniczył i wtedy podjęta została taka fajna forma współpracy właśnie pokrzywdzeni, czynnik społeczny, żeby brać udział jak gdyby w takich projektach w kierunku takiej prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości, o którą też sam walczę od lat, a której do dzisiaj nie widzimy, a wręcz przeciwnie, no to co pan Ziobro zrobił, to jest jeszcze gorzej. I tutaj w tej chwili, jeśli wniosek zostanie przyjęty do rozpatrzenia przez Sejm, to pan ja, ma wystąpić ja i jadę, wzmocnić tak. Swoją opowieścią ten wniosek o odwołanie ministra Ziobry. Ja chcę, panie redaktorze, co pan powie? Ja, panie redaktorze, chcę wystąpić na tej konferencji w Sejmie, kiedy taki wniosek będzie rozstrzygany o odwołaniu pana Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, w imieniu pokrzywdzonych, wszystkich pokrzywdzonych, którzy tak jak ja uwierzyli w dobrą zmianę, uwierzyli w hasło przeprowadzenia reform wymiaru sprawiedliwości. I tutaj tak przy okazji, jeśli pan redaktor pozwoli i państwo, ja bym chciał zwrócić się z apelem do pana Jacka Kurskiego, prezesa Telewizji Polskiej, żeby przestał się bać mojej osoby, moich tutaj kolegów poszkodowanych, pokrzywdzonych, którzy nie tak dawno byli twarzami dla Telewizji Polskiej, tak zwanej telewizji informacyjnej, w licznych programach, gdzie pokazywano nasze historie, nasze dramaty i naszą walkę w procesach sądowych, w kwestii nie tylko tej bezprawności, która nas dotknęła, ale również w kwestii dochodzenia odszkodowań. Bo to jest jak gdyby główny punkt programu tego, że tutaj w tej chwili o to walczymy. A niestety po tym, jak skończyły się wybory, odbyły się wybory jesienią 2019 roku, to jak gdyby nasze historie i nasze osoby zostały odstawione na bok i wręcz zablokowane do udziału w takiej debacie publicznej, dlatego że myśmy obnażyli ten cynizm, kłamstwo i hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości, a głównie pana Zbigniewa Ziobry, którzy no na dzień dzisiejszy boją się, obawiają się takiej debaty publicznej w telewizji z politykami, z przedstawicielami nawet chociażby Ministerstwa Sprawiedliwości, prawda? Pan pisze w mediach społecznościowych, że poparcie od ludzi pokrzywdzonych, których krzywdy i historię PiS wykorzystał do brudnej politycznej walki i demolki sądów. Tak, no tak, tak, tak to w tej chwili wygląda i tak to jest, że właśnie kiedy... Jeszcze dodatkowo politycy PiS zawiedli w reformach wymiaru sprawiedliwości. No to chyba każdy to widzi, kto troszeczkę się głębiej interesuje reformami, jak one w praktyce wyglądają. A jestem takim tego, no bym powiedział, naocznym świadkiem, który zmierzy się w praktyce, jak to wygląda, prawda? No więc wiadomo, że zawsze te sądy no, nigdy nie funkcjonowały do końca dobrze. Zresztą sędziowie też o tym zawsze mówili, że ta reforma jest potrzebna. Ja nigdy nie krytykowałem wszystkich sędziów, ale jak gdyby zmierzaliśmy do tego, że te zapowiedzi i hasła wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, które się pojawiły właśnie przed wyborami do Sejmu w 2019 roku, zmobilizowały mnie i uwierzyły przede wszystkim. Dały mi taką wiarę, że może to jest ten moment, że faktycznie tutaj no, chcą prawdziwej reformy. I jak gdyby oddaliśmy swoje historie, swoje krzywdy po to, żeby pokazać coś, co było złe, wskazać, co można zmienić i jak należy zmienić. I słuchano nas do pewnego stopnia, nawet wykorzystywano. I tutaj też taki apel do pana Dworczyka, do pana ministra Dworczyka, bo sam powoływał się na moją historię, kiedy walczył w kampanii wyborczej,
A dzisiaj mojej historii nie widzi ani mojej osoby, mimo tego, że się zwracałem z prośbą, żebyśmy porozmawiali właśnie dzisiaj o tym, co się dzieje z nami, a nie to, co było wtedy właśnie w tym 2019 roku. A jakiej pan pomocy oczekuje teraz, czy czego oczekuje pan w ogóle od polityków Prawa i Sprawiedliwości, od ministra Ziobry? To znaczy ja przede wszystkim mam wielkie pretensje do pana Zbigniewa Ziobry i do polityków Prawa i Sprawiedliwości, że perfidnie nas oszukali z taką, bym powiedział, podstawową zmianą, o którą ja sam walczyłem, a chodzi właśnie głównie o instytucję skargi nadzwyczajnej. Ja brałem nawet udział w Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka. To była ta prezydencka ustawa pierwsza w 2017 roku w listopadzie, jak pamiętamy. Ja wtedy w tamtym czasie strasznie walczyłem, żeby ta ustawa przeszła, ponieważ ona naprawdę... To dawało panu szansę wówczas na szybsze rozwiązanie pańskiej sprawy. To nie tylko chodziło o mnie. Chodziło o to, że nawet prezydent taki wystosował list do nas, do Stowarzyszenia Niepokonani 2012, że właśnie to robi ta ustawa, która wprowadza instytucję skargi nadzwyczajnej, jest właśnie taką pomocną dłonią pana prezydenta dla ludzi pokrzywdzonych, którzy poprzez krzywdzące, niesprawiedliwe, a takich jest dużo, wyroki, no potracili majątki, stracili zdrowie, tak jak ja, biznes i dorobek życia. I ta skarga nadzwyczajna umożliwiała wznowienie postępowań i uchylanie krzywdzących wyroków. I to było naprawdę bardzo ważne, żeby to weszło w życie, dlatego że takie stowarzyszenie jak Niepokonani 2012, czy inni ludzie podobni jak ja, skrzywdzeni, i mieli wielkie szanse na to, żeby w tej swojej walce zweryfikować, i to tutaj właśnie w Polsce, a nie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, bo tam niektórzy nie doczekają po prostu. Przypomnijmy, o co chodzi w skardze nadzwyczajnej i roli ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Otóż prokurator generalny może wnieść skargę nadzwyczajną na wniosek obywatela, który czuje się pokrzywdzony, do Sądu Najwyższego, który mógłby jego sprawę rozpatrzyć. Tak, tak to w skrócie brzmi. W skrócie, tak. Tak, dokładnie. Natomiast ta skarga nadzwyczajna, kiedy ja zawsze mówiłem, nawet w komisji o tym wspominałem, tej sprawiedliwości praw człowieka, i w wielu wywiadach, że praktyka pokaże, jak funkcjonuje skarga nadzwyczajna. I mieliśmy wielkie obawy, że kiedy ona będzie w rękach pana ministra Zbigniewa Ziobry, to ona będzie wykorzystywana instrumentalnie i politycznie. No i tak się stało? I tak się stało, dlatego że ja powiem może taki już, bo te liczby się zmieniają co miesiąc. Ja na tamten czas to składałem pozew przeciwko panu Ziobrze o przewlekłość za nierozpoznanie skargi przez 3 lata. No to chyba było około 10 tysięcy wniosków o złożenie skargi nadzwyczajnej. No i praktycznie jednostki się doczekały, i to tylko takie, które są spolegliwe, jeśli chodzi o pana Zbigniewa Ziobrę, bo tak jak na przykład pani Beata Kempa, czy taki znany prawicowy dziennikarz Biedroń, no to ich wnioski o skargę nadzwyczajną były rozpatrywane w ciągu kilku miesięcy. Ja jako krytyk pana Ziobry, który no, krytykuję tą reformę. No, musiałem pan czekał 3 lata i się nie doczekał. I się nie doczekałem. W końcu ta skarga wylądowała w koszu. Zresztą ja ją sam nawet wycofałem. I tutaj też powstał pozew, taki bym powiedział może dosyć ciekawy, o zadośćuczynienie właśnie za przewlekłość procesową, której dopuścił się pan Zbigniew Ziobro. Ten sam pan Zbigniew Ziobro, który na wielu konferencjach prasowych bardzo krytykuje sędziów za to, że dopuszczają się przewlekłości procesowej i to jest jak gdyby taka przyczyna główna, która wymaga głębokiej reformy. No więc dał taki przykład klasyczny w drugą stronę, że to jest ten człowiek, który nie powinien być ministrem sprawiedliwości. Nie? Ale pańska sprawa zbliża się do końca, ta o odszkodowanie za poniesione straty, za zniszczenie biznesu, życia. Tak, w lipcu wyrok będzie. Tak, tak. Spodziewam się, że 1 lipca jest rozprawa wyznaczona, już taka finalna, bo tam był przeprowadzony dowód z opinii biegłego, to też dosyć trochę trwało. To jest też taka ciekawa historia. Tak, tutaj tu spodziewam się, że wyrok zapadnie w lipcu. Może... I to już skończy pańską udrękę? No nie do końca, dlatego że tutaj przeciwnik jest ciekawy. Prokuratoria Generalna. Prokuratoria Generalna, a jak pan redaktor wie i państwo, no to Prokuratoria Generalna no to są urzędnicy i to jest instytucja stworzona przez PiS w lipcu 2017 roku do obrony interesów Polski, Skarbu Państwa. Skarbu Państwa. Tak jest.
I tam jest grupa 800 radców prawnych uzbrojona w narzędzia, w pieniądze, wszelkie instrumenty, żeby utrudniać uzyskanie odszkodowania. Czyli obawia się pan tego, że nawet jak uzyska pan korzystny dla siebie wyrok, to będzie odwołanie, tak? No to apelacja i będzie... Dalsza, tak. I dalsza walka, kolejne lata walki w sądach, tak? No tutaj się mogę spodziewać, że w przypadku korzystnego wyroku, a na taki liczę, bo opinia jest pozytywna i tutaj sąd nie bardzo ma możliwość wydania wyroku negatywnego, no bo opinia jest wiążąca. Mówi pan o opinii rzeczoznawcy, tak, biegłego, który przyznał jakby pańskie racje, tak? Tak, sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ekonomiki i finansów, który miał właśnie obliczyć wysokość wyrządzonej szkody. I to jest utraconej korzyści za okres 17 lat i wartość utraconego przedsiębiorstwa SEAT. I to biegły zrobił, dokonał tego w ciągu roku, no ponad rok pracował nad tą opinią. No i ta opinia dla mnie jest korzystna. W takiej części, której się zgadzam, ja jej nie podważyłem. Natomiast druga strona cały czas prowadzi taką, bym powiedział, obstrukcję procesową, działa na zwłokę. I to jest bardzo bolesne, bo ci sami urzędnicy, ci sami przeciwnicy, co nie tak dawno, dla których byłem autorytetem, przykładem tego bezprawia tak zwanego, prawda, wymiaru sprawiedliwości, który nie powinien mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa, to ci sami ludzie zresztą wysyłani, bo przecież prezes prokuratorii generalnej podlega panu premierowi. Pan premier go pomógł, to jest on kolega bankowy taki z banków tam lat poprzednich pana premiera. Więc tutaj dla mnie jest to bolesne, że ta sama instytucja urzędowa, która wcześniej gdzieś tworzyła z mojej historii jakiś tam przykład i taką, dzisiaj to nazywam propagandę polityczną, tak zwanej reformie wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj jest moim przeciwnikiem, to takim przeciwnikiem, który gra poniżej pasa. Bardzo bolesne, bo sytuacja, kiedy by była, bym powiedział, taka normalna, jak to w demokratyczne państwo nakazuje, jak mówi konstytucja, artykuł 77 zwłaszcza, a tutaj PiS się często na konstytucję powołuje i pan Ziobro zresztą też, no to w sytuacji, kiedy ma się świadomość, że człowiek ma za sobą 20 lat straconego życia, zdrowia, przede wszystkim mnóstwo zdrowia, bo 21-letni stres skraca życie niestety. Dużo ludzi nie żyje po tych walkach procesowych. Ja też mam zrujnowane zdrowie. To rozsądek i szacunek dla drugiego człowieka, kiedy zna się jego historię prawdziwą, a oni ją znają dokładnie i wiedzą, że jest racja po mojej stronie, bo mam wyroki uniewinniające za przewlekłości. Tam tego jest masa spraw, które powygrywałem. To w sytuacji, kiedy sąd przeprowadza ten kluczowy dowód, no to prawo, przepisy prawa cywilnego mówią przede wszystkim, że tutaj strony mogą zawrzeć ugodę. I ja nawet z taką formą, propozycją wystąpiłem, żeby ten koszmar się skończył. I z drugiej strony nie ma żadnej dobrej woli. Tam jest walka. A właśnie miałem o to pana spytać, bo pan zaproponował prokuratorii generalnej jakąś ugodę. Tak. Dostał pan jakąś odpowiedź, jakąkolwiek? Nie, oni nie reagują na żadne moje wnioski, nawet składane przez kancelarię premiera, nawet składane poprzez znanych polityków PiS-u, którzy kiedyś moją historię, tak jak pan Dworczyk właśnie. Tam jest zupełna cisza, ignorowanie. Takie bym powiedział poniżalnie nawet, no bo nawet odpowiedź nie, czy jakieś uzasadnienie byłoby dla mnie formą jakiejś korespondencji. Natomiast z tamtej strony nie ma żadnego odzewu. Tam idą wszyscy w zaparte, żeby jak najbardziej albo mi utrudnić, albo uniemożliwić uzyskanie tego odszkodowania. I to jest właśnie dramat tej całej historii, którą przyszło mi zmierzyć się z tym całym prawem i sprawiedliwości, bo ta nazwa mi tak jakoś nie kojarzy się w ogóle z tą instytucją. To dlaczego chce pan wkroczyć do polityki? Bo chce pan wkroczyć do polityki. Chce pan wystartować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, jeśli odbędą się w terminie, być może w tegorocznych, jeśli odbędą się wcześniej. Tak, taką wolę. Taką deklarację pan złożył publicznie. Tak, publicznie i nie ukrywam, że zastanawiałem się długo, czy jeszcze warto poświęcić czas swojego życia na taką, bo to jest trudna walka, nie? Ta polityczna, ale jednak widząc, jacy ludzie niedoświadczeni życiowo,
jacy ludzie marni, niedouczeni prawnie, biorą się za reformę wymiaru sprawiedliwości, to mając za sobą 21 lat praktyki procesowej, gdzie zmierzyłem się naprawdę na wielu poziomach doświadczeń takiego prawa procesowego już w każdym zakresie, od karnego po cywilny, egzekucyjny, i biorąc udział w tych komisjach sprawiedliwości praw człowieka w Okrągłym Stole, gdzie miałem jak gdyby okazję zmierzyć się z politykami, którzy w jakimś stopniu decydują o dzisiaj naszym życiu, jeśli chodzi o ustanawianie przepisów, to stwierdziłem, że te moje doświadczenia z praktyki procesowej są jak takie dobre studia. Nawet jeden sędzia kiedyś powiedział, że zrobiłem 4 aplikacje. To mnie tak ucieszyło trochę. Przez tych 21 lat. Przez tych 21 lat, bo tutaj jak gdyby gdzieś sam wszystko prowadzę w swoich sprawach. Natomiast stwierdziłem, że ta kto, moja... Kto da panu miejsce na listach wyborczych? Znaczy ja bym dzisiaj o tym nie mówił jeszcze za wcześnie, dlatego że... Ale rozmawia pan z Prawem i Sprawiedliwością? Nie, nie. No unik na listach, panie redaktorze, to żart. No. Jeśli już bliżej, to do Koalicji Polskiej, bo tam jest kilka ugrupowań takich różnych i gdzieś tam jestem z nimi związany. I Polska 2050, nie Szymona mam. Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. No mówię o Koalicji Polskiej. Tam blisko jesteście państwo gdzieś tutaj w tych okolicach. Prezesem Kosiniakiem. Tak, tak. Tutaj właśnie dlatego, że mówię, mam dużą wdzięczność do pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, dlatego że gdzieś bardzo... docenia, zauważył, zaprasza. I to jest jedyna jak gdyby osoba w tej chwili z takich tych kluczowych polityków w Sejmie, która no, czasami w wielu wypowiedziach wspomina nas, mówi jak powinno być, jeśli chodzi o reformę. I on właśnie, to jest jedyny polityk, który podkreśla ten ważny czynnik społeczny. I to mi się bardzo u niego podoba, że ten człowiek docenia to, że jednak doświadczenia takich ludzi jak moje, one są wartościowe. To naprawdę, to ja nie mówię, że ja wszystko wiem, ale na przykład wiem, jak skrócić postępowania procesowe, żeby nie było przewlekłości, jak zmienić rozdział 58 KPK, jak rozwinąć skargę nadzwyczajną, jak wprowadzić zmiany w postępowaniach egzekucyjnych, jak uprościć postępowanie karne, jeśli chodzi o areszty, i zamienić to, co w tej chwili jest wielkim problemem, czyli zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, a jednocześnie utrzymać tą dyscyplinę wobec sędziów, którzy są niepokorni, którzy są źli. Czyli Marek Kubala idzie do polityki, żeby zmienić polski wymiar sprawiedliwości. Moje marzenie. Jeśli mi się to uda, to będzie wielki sukces, chociaż mówię, no tutaj też jest kwestia wiary ludzi. Razem z innymi niepokonanymi, tak, którzy razem z panem w Wałbrzychu organizują 4. Kongres Stowarzyszenia Niepokonani. On odbędzie się w tym roku w Wałbrzychu. Tak, to już mogę ogłosić. Data jest, początkowo była czerwcowa, ale została zmieniona na 16 września. Na 16 września, a tak. Był 23 czerwca. Tak, jest 16 września potwierdzone. Jest to sala balowa Zamku Książ. I każdy będzie mógł przyjść i posłuchać? Tak, co to będzie otwarty kongres dla wszystkich. Z tym, że mówię, no zapraszamy wszystkich polityków. Tak jak to było na pierwszym kongresie, takim dosyć znanym, który się odbył 10 lat temu, to jest w ogóle dziesięciolecie. Do pierwszego stowarzyszenia, tak? Tak, Stowarzyszenie Niepokonani 2012, którego jestem współzałożycielem, ale jednocześnie w dalszym ciągu takim bym powiedział, no, osobą, która bardzo tam uczestniczy w tych działaniach, nie? Zarządem, także robimy to wspólnie. Bardzo ciekawy program się zapowiada, zapraszam wszystkich. Myśli pan, że ktokolwiek z rządu obecnego, z Ministerstwa Sprawiedliwości przyjedzie na taki zjazd niepokonanych? Jak był pierwszy kongres w 2012 roku, to pierwsze krzesła były puste. Były kartki tylko, że tu miał być minister sprawiedliwości. Tak to wyglądało. Ja myślę, że w tym roku te krzesła będą pełne. Tym bardziej, że Zbliżają się wybory. Zbliżają się wybory, mamy ciekawe, trudne pytania, fajną debatę, panele takie polityczne też będą. No myślę, że się zgodzą. Jak się nie zgodzą, no to jest ich problem. No ja nikogo na siłę nie zmusimy, ale byłoby fajnie, żeby usłyszeli głos ludzi pokrzywdzonych, którzy nie tak dawno dla nich byli wielkim przykładem, prawda, reform. Słuchali nas. A dzisiaj nas słuchać nie chcą. Dlatego ten mój apel do pana prezesa Kurskiego, bo dziennikarze, pani Magda Ogórek, pan Adrian Klarembach, Jacek Łęcki, którzy często zapraszali mnie do różnych programów, gdzie no, przedstawiałem pewne pomysły, krytykowaliśmy też sądy tam, gdzie trzeba było. Dzisiaj nikt nas nie słyszy. Boją się nas. Ja nie wiem, no, my jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy chcą tylko prawdziwych zmian, a nie brudnej polityki i demolki sądów.
Dziękuję bardzo. Marek Kubala, przedsiębiorca, były dealer wałbrzyskiego Seata, od 21 lat walczący o sprawiedliwość i wolność, powrót do życia po bezpodstawnym aresztowaniu, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo, Tomasz Chojnowski. Ja również dziękuję, pozdrawiam.